Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witam serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj kolejny raz otworzymy Pismo Święte, będziemy studiować temat, który jest taką esencją naszego chrześcijańskiego życia. Mianowicie będziemy zastanawiać się nad podążaniem za Jezusem w codziennym życiu. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzień dobry, ja nazywam się Marek, a ze mną jest Ania, jest Dawid i jest Grzegorz. To właśnie w tym gronie będziemy otwierać Pismo Święte, żeby odkrywać, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć o tych ważnych tematach, o tym, jak podążać za Panem Jezusem każdego dnia, aby nasze studiowanie było jeszcze bardziej skuteczne, albo żeby w ogóle było skuteczne, to zaczniemy modlitwą i poproszę Grzegorza. Panie nasz kochany, święty Ojcze, z całego serca chcemy Ciebie na to miejsce zaprosić, abyś otworzył nasze serca, abyś otworzył nasze umysły, abyś otworzył nasze oczy, abyśmy mogli Ciebie zobaczyć takim, jakim jesteś, abyś mógł wypełnić nas całkowicie, aby tak jak napisał apostoł Paweł, przed naszymi oczami był tylko i wyłącznie wymalowany Jezus Chrystus. Panie, Ty jesteś naszą miłością i chcemy każdego dnia kochać Ciebie jeszcze mocniej, dlatego objaw nam się. Przez imię Chrystusa Jezusa o to prosimy. Amen. 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 Spróbujemy wrócić trochę w czasie. Dla jednych to będzie większy powrót, dla innych trochę mniejszy, ale mniej więcej spróbujemy wylądować, kiedy mieliśmy 10 lat. Takie zadanie i no może być 11, może być 9. Mniej więcej w tamtych okolicach. Pomyślcie o tym, kto wtedy był waszym szczególnym idolem. W kogo byliście wpatrzeni? To nie musiała być osoba, którą znaliście na co dzień, ale to może był ktoś z serialu albo z telewizji, może jakiś szczególny film, a może bohater ze świata sportu. To ja w tym czasie, kiedy wy jeszcze sobie myślicie o waszych bohaterach, to ja miałem może w trzech takich sferach. Przede wszystkim piłkarzy, bo ja zawsze lubiłem grać w piłkę i do dzisiaj lubię. I nawet nie miałem jakiegoś jednego szczególnego, ale patrząc na to, co robią zawodnicy z piłką, tą radość po strzeleniu gola, radość po wygraniu meczu. Ja też tak chciałem i brałem piłkę i kopałem o mur gdzieś tam koło bloku. Obijałem go godzinami, bo chciałem grać w piłkę. Drugą taką sferą, może, ale szczerze powiem, no były filmy karate. No. Może takiej kariery jak Grzegorz nie zrobiłem w tej materii, ale kiedy widziałem, jak dobro zwycięża ze złem, no to ja też tak chciałem. Wtedy zaczynałem robić pompki i kopałem w powietrze. Trwało to zwykle pół godziny, później mi przechodziło do kolejnego filmu. Niemniej miałem takie momenty, że czułem się zainspirowany, kiedy ktoś był taki ze stali. No i przede wszystkim to, że dobro wygrywało zawsze. Zawsze wygrywało. Też tak chciałem. No i jeszcze ewentualnie, kiedy na ekranie telewizora pojawiała się postać, która miała przed nazwiskiem wszelkie możliwe tytuły naukowe. Tak patrzyłem i mówię, o, może ja też tak kiedyś, tak mnie to inspirowało i tak jeszcze ktoś mądrze mówił. Także bez jakichś szczególnych nazwisk, ale takie sytuacje, które utkwiły mi w pamięci i być może ta inspiracja nie trwała długo, może oprócz tej piłkarskiej, ale czyniło to różnicę w moim życiu. Kto w waszym życiu czynił różnicę? Ja podobnie jak ty fascynowałem się filmami karate. A myślałem, że piłką nożną. Nie, Karate Kid. Nie wiem, czy oglądaliście. Nie pamiętam, jak się nazywał ten trener, ten chłopak, co trenował. Ale wiem, że to dało mi takiej dużej energii, aby coś w moim życiu zrobić w tą stronę. Potem zapisałem się na karate, potem na kickboxing. Ale też pamiętam Rambo. Umięśniony facet chowający się po lesie, który nie bał się niczego i wygrywał z każdym. To mnie inspirowało. Mhm. A co u was? Ja z kolei nie miałem aż tylu idoli. Nie miałem ani trzech, ani dwóch, miałem jednego. Był to mój wujek, kuzyn mojego taty. Zawsze urzekało mnie w nim taka jakaś wolność, taka rozrywkowość, szczerość. Był taki po prostu człowiek, który niczego się nie boi. A Ania? Jakich idoli miała Ania? Nie przypominam sobie, żebym miała jakiegoś idola w tym wieku.
ale ze względu na to, że wychowałam się w rodzinie chrześcijańskiej, to zawsze ten wzrok gdzieś tam był kierowany na Boga od najwcześniejszych lat. I myślę, że sylwetka Jezusa sprawiała, że gdzieś tam zawsze patrzyłam i podziwiałam Jego osobę. Oczywiście zmierzamy w tym kierunku, żeby rozmawiać o Jezusie, ale bardzo często mamy tych ziemskich idoli. I powiedzcie, dobrze jest takich mieć? Przecież można mieć zawsze jakiegoś szczególnego misjonarza jako swojego idola. Człowieka z krwi i kości. Dobrze jest mieć ludzkich bohaterów, na których patrzymy? Dobrze jest mieć i dlatego nie umiem podać jakiejś jednej konkretnej osoby, bo każda z osób uczyła mnie jakby czegoś innego. U jednej podziwiałam cierpliwość, u innych pracowitość i gdzieś nie kojarzę, żeby to była jakaś jedna osoba łącząca wiele cech, które by mnie fascynowały. Mhm. A czy patrząc na ogół tych naszych bohaterów, nawet jeżeli oni są bezosobowi albo często fikcyjni, dobrze jest mieć kogoś takiego? Czy udało wam się zrealizować część ze swoich dziecięcych marzeń w swoim życiu? Ja myślę, że każdy jest w jakiś sposób inspirujący dla nas, mimo że zdajemy sobie sprawę, albo nie zdajemy, że nie są idealni, czasem popełniają błędy. Ale myślę, że każdy nam coś dał. Jeśli zdrowo się do tego podchodzi, to bardzo warto. Ja Wojku też podziwiałem, że miał taką otwartość w kontaktach z ludźmi. I to mi się bardzo spodobało. I teraz jak słyszę, to myślę, że odziedziczyłem to po nim, albo w jakiś sposób też mnie to zainspirowało, że też mam taką otwartość w kontaktach. Powiedzcie w takim razie, przechodząc na tą duchową sferę, bo cały czas mówimy, że nasze chrześcijaństwo to podążanie, naśladowanie Pana Jezusa. O ile tych ziemskich bohaterów możemy naśladować i powiemy, to jest człowiek taki jak ja, mogę być taki jak on. Czy naśladowanie kogoś takiego jak Pan Jezus, który jest Bogiem, był Bogiem i zawsze będzie Bogiem, czy nie jest dla was jakieś deprymujące? Czy da się doścignąć taki wzór? Naśladowanie Jezusa Chrystusa jest bardzo inspirujące, o ile podchodzi się do tego w odpowiedni sposób. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Najpierw staram się poznać Boga, bo najważniejsze w chrześcijaństwie to nie doktryna, nie to, co ty słyszysz, nie nauczanie, albo co ty przeczytałeś, ale co doświadczyłeś. I dla mnie kluczowe momenty w moim chrześcijańskim życiu to kiedy miałem głębokie duchowe spotkania ze moim Stworzycielem. To wtedy widziałem, uczyłem się patrzeć tymi oczami duchowymi, jaki On jest i zaczynałem rozumieć, jak On postępowa i potem to wcielałem. Jest dla mnie wielką inspiracją, ale nie przez to, co przeczytałem, ale przez to, czego doświadczyłem z Nim. Mhm. Myślę, że można by to porównać do takiego superbohatera typu Superman czy Batman. Wiemy, jak byliśmy młodzi, jak oglądaliśmy te filmy, jak inni oglądają. Wiemy, że nie będziemy tacy jak ci ludzie. Wiemy, że nie da się tego osiągnąć, bo to są jakieś rzeczy ponadnaturalne. I podobnie myślę, że z Bogiem. Wiemy, że może nie damy rady czegoś takiego osiągnąć w życiu, co Pan Jezus. Ale to inspiruje w jakiś sposób i to dodaje takich skrzydeł, bo wiemy do czego dążyć. A może są jednak momenty, kiedy myślimy, no, już jest niedaleko. Już jest całkiem podobnie. Albo jeżeli ktoś jeszcze przyjdzie i powie, ale ty się zmieniłeś, ty już jesteś naprawdę innym człowiekiem. Marku, ja chciałem powiedzieć, że dla mnie celem nie jest do końca być taki jak Jezus, co być z Jezusem. Amen. Po prostu być z Jezusem, spędzać z Nim czas. Tak samo jak mam żonę, kocham ją, ale nie chcę być taki jak ona. Chcę po prostu być z nią. Bo to, jaka jest ona i to, jaki jestem ja, to my się po prostu uzupełniamy. To sprawia, że jesteśmy całością i tak samo jest z Panem Bogiem. Kiedy jestem z Nim, to czuję, że jesteśmy całością, jednością. To jest właśnie wielki dylemat. W wielu kościołach chrześcijańskich, w naszym życiu, czy to tylko podążanie i próba naśladowania, czy jednak naśladowanie? Myślę, że najważniejsze jest tutaj to, że my nie staramy się usilnie być jak ktoś, tylko po prostu spędzać czas, bo wiadomo, z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli spędzasz czas z Jezusem, jeżeli uczysz się z tego samego źródła, z którego On się uczył, prawda, z Pisma Świętego, w modlitwie, z Ducha Świętego, gdy
starasz się go szukać z całego swojego serca i ty spędzasz czas z Bogiem, to ty się po prostu stajesz jak On i nie masz na to wpływu, jakby to być. To się dzieje mimo woli, automatycznie. I to jest właśnie piękne i to jest takie, myślę, warte uwagi i warte podążania. Czyli jednak jakaś forma starania się. Byli kiedyś tacy ludzie, którzy się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo starali. Przez cały dzień się starali, żeby podążać za Panem Bogiem. I pewnie wiecie, że mam na myśli faryzeuszy. Oni naprawdę się bardzo starali. Tym, jak wyglądali, tym, jak się zachowywali, co mówili, co czytali, co jedli, gdzie chodzili, jak chodzili, ile chodzili. We wszystkim. Czym był problem? Może gdybyście, mamy tutaj dwóch studentów szkoły teologicznej, jakbyście przybliżyli postać czy to całe ugrupowanie faryzeuszy? Na pewno byli to ludzie bardzo gorliwi, odłączeni, o ile dobrze kojarzę samą nazwę faryzeuszów. To byli ludzie, którzy wywodzili się ze stronnictwa świeckiego. Nie byli kapłanami, ale słynęli z bardzo dobrej interpretacji pism i z bardzo takiego rygorystycznego życia. Tylko na czym polegał ich problem? Oni stworzyli wyobrażenie Boga, które nie odzwierciedlało rzeczywistości. Oni stworzyli sobie Boga tak, jak im się wydawało, że Bóg jest taki. Nałożyli mu ramki. I kiedy przyszedł Bóg, Jezus Chrystus, to go nie poznali. Zupełnie nie pasował do tej podobizny, którą przez te setki lat tworzyli. Na czym się skupiali faryzeusze? Co było ich takim głównym zadaniem każdego dnia? Skupiali się na tym, czego im nie wolno. Rób. Rób to, rób tamto, nie rób tego. A tego nie rób? Czyli różne zasady. A myślę, że pominęli bardzo ważny aspekt. Pominęli to, jaki jest Bóg. Że tak naprawdę z miłości wszystko zaistniało. Z miłości oddał za nas życie. Z miłości nas stworzył. Stwarzając nas, wiedział, że będzie musiał nas uratować. Przeczytajmy, a i tak to zrobił. Przeczytajmy kilka fragmentów na ich temat. Gdy to mówił, zaprosił go pewien faryzeusz na posiłek. Wszedłszy więc, zasiadł do stołu. Ujrzawszy to, faryzeusz dziwił się, że nie obmył rąk przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego: teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz, kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięciny z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. A wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniechać. Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania. Sami nie wyszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. O faryzeuszach mowa jest w każdej z Ewangelii i to całkiem obficie. I my, żyjąc sobie w XXI wieku, nie mając faryzeuszy wokół siebie, czytamy te fragmenty i mówimy, no ale oni byli, fatalni byli. Dobrze, że my tacy nie jesteśmy. Czy te fragmenty, czy postawa tamtych ludzi, tego ugrupowania jest dla nas jakąś przestrogą? Czy my, chrześcijanie XXI wieku, możemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski? Ja myślę, że wiele wniosków możemy z tego wyciągnąć. Bo jak czytamy, zwracali bardziej uwagę na te rzeczy zewnętrzne niż na te wewnętrzne. Mimo, że z zewnątrz, prawda, robili wszystko idealnie, to wewnątrz byli taką wypustką, prawda, jakby to powiedzieć. No nie zachowywali się tak, jak powinni. Nie mieli tego nastawienia serca. To jak dzisiaj by się to objawiło? W dzisiejszym Kościele? Myślę, że składanie większej uwagi na to, co jest formą, czystą formą. A my zwracamy na to uwagę, jakby to miało jakąś znaczenie zbawienne. Czyli w krótkich spodenkach jednak, tak? Tak będzie lepiej? Ja myślę, że powinniśmy... Żeby być daleko od faryzeizmu. Ja myślę, że nie powinniśmy popadać w żadne skrajności. Bo tak samo jak krótkie spodenki mogą być dla niektórych oznaką braku szacunku. To trzeba większej mądrości i zrównoważenia rozumiem, takiego. Że ubiór może być jedną z tych form. Jakie jeszcze formy albo wasze komentarze wokół tego ugrupowania? Oni mieli tam różne praktyki. Od ubioru po sposób modlitwy, godziny modlitwy, choćby rytualne jakieś rzeczy, umywanie rąk. Ale wiecie, to nie był problem tak naprawdę. Oni mogli postępować jak tylko chcieli. Oni mogli naprawdę mieć dużo swoich własnych praktyk i to nie jest problem. Problem pojawił się wtedy,
kiedy oni zaczęli oceniać innych z punktu widzenia swoich praktyk i swojej tradycji. Czyli zaczęli wartościować ludzi. I oni byli tak samo zgubieni jak ci grzesznicy. Wspomniałem, że o faryzeuszach czytamy w każdej Ewangelii, ale o grzesznikach również czytamy w każdej Ewangelii. Oni byli ludźmi zagubionymi, którzy potrzebowali Zbawiciela tak samo jak grzesznicy. I Pan Jezus przyszedł, aby zbawiać każdego człowieka, również ich. To ciekawe, ja bym tutaj zwrócił uwagę na wiersz 42, w którym jest mowa: a pomijacie prawo i miłość Boga. Też ciekawe, nie? Czy faryzeusze pomijali prawo, jak myślicie? No to jest pytanie. No starali się nie pomijać, przestrzegali go jak nikt inny. Brakowało im tej miłości, tego fundamentu, na którym było zbudowane całe prawo. No właśnie, zobaczmy, że przecież Chrystus podaje później dwa, prawda, przykazania, które tak naprawdę na nich jest zbudowane całe 10 przykazań i później z tego można wyciągnąć kolejne inne. Ale tym fundamentem, tą najważniejszą rzeczą jest tak naprawdę miłość Boża, bo On to wszystko dał dla nas. I może oni nie rozumieli litery w jakiś sposób prawa, tą taką formalną stronę, ale nie rozumieli ducha tego prawa, tego przesłania prawa. Byli ludźmi, którzy z całą gorliwością i szczerością starali się podążać Bożymi drogami, naśladować Boga, bo wierzyli, że te prawa, które otrzymali jako naród wybrany, jest wyrazem Bożej woli dla ich życia i robili to z naprawdę największą gorliwością. W jaki sposób my dzisiaj również, starając się bardzo gorliwie, możemy wejść na te same drogi jak faryzeusze? W jaki sposób rozpoznać, i teraz z dużym akcentem, w sobie, bo najłatwiej nam przychodzi w innych rozpoznawać faryzeusza, ale w jaki sposób może być dla nas... No, przestrogą, trzeba uważać, że wchodzimy na niewłaściwą drogę. Jak zobaczyć w sobie faryzeusza? Kiedyś przeczytałam takie zdanie, że wartość czynu jest mierzona motywacją. I myślę, że wszystkie te rzeczy, które tu były wymienione, albo które praktykujemy, trzeba sobie zweryfikować pod względem, dlaczego ja to robię. I nie mogę tego zrobić za kogoś, bo możemy zewnętrznie wykonywać te same czynności, jednak motywacja może być diametralnie różna. I myślę, że taka szczerość przed sobą może być odpowiedzią, czy jest we mnie faryzeusz i czy zachowuje się jak oni. Ja bym dla mnie wyciągnął bardzo ważną radę, aby nie oceniać innych ludzi, aby ich nie wartościować, nie dzielić, że ludzie, którzy myślą tak jak ja, to są ci dobrzy, a ci, którzy myślą inaczej, to są ci źli, bo Jezus tego nie robił. Jezus przyszedł, aby zbawić ludzi. Bardzo dobrze znamy Jana 3,16, ale dla mnie jednym z ważniejszych tekstów w Biblii jest Jana 3,17, który przeczytam. Boć nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń. Misją Jezusa nie było przyjście i pokazanie wszystkim ludziom, że oni źle żyją, że oni są grzesznikami, ale On przyszedł, aby ich zbawić, aby wziąć za rękę takiego człowieka, czy to by jest faryzeusz, czy jakaś wszetecznica, i wprowadzić do domu. I to jest dla mnie inspiracja, aby po prostu ludzi kierować do Królestwa Bożego. Nie oceniać, nie osądzać ich, ale prowadzić ich do domu. Właśnie ja pomyślałem podobnie jak Grześ właśnie o ocenianiu, że to jest takie ważne i kluczowe, bo często się łapię na tym, jak oceniam innych ludzi, prawda? Poznałem ich szczątkowo, bo nie wiem, dowiedziałem się, co zrobili, czy jak się zachowywali, i od razu jakoś czasem się jakieś złość budzi, czasem jakieś zażalenie. Miałem tak wiele razy, że oceniłem kogoś pochopnie, później poznałem, dlaczego ta osoba tak się zachowuje, skąd to się wzięło, dlaczego ma taki, a nie inny charakter, i zrozumiałem. I wiecie, wtedy było naprawdę wiele, wiele łatwiej wybaczyć, i ja się wtedy czułem bardzo głupio, że osądziłem tak pochopnie tę osobę. Również w Ewangelii Łukasza jest przez niego opisana scena, kiedy do świątyni wchodzą modlić się faryzeusz i celnik. I celnik oczywiście modli się, bije się w pierś. Ja grzesznik, a faryzeusz mówi: ja i moje zasługi. Myślę, że to jest też taki element, którym możemy być zagrożeni, kiedy patrzymy na siebie i mówimy: no już jest całkiem nieźle. To już jest o krok. A z kolei tą dobrą postawą, którą powinniśmy pielęgnować w naszym życiu, jest nasza zależność od Jezusa. Nasza zależność od Jego łaskawości, od Jego obecności w moim życiu.
ja jestem grzesznikiem i potrzebuję Jezusa na co dzień, w moim każdym dniu. Zajrzyjmy zatem do kolejnego rozdziału, 12. Tam pierwsze trzy teksty mówią o tym, iż pewnego dnia wszystko stanie się wiadome. Każda sprawa. A później mamy ciekawy fragment od 4 wiersza. Kogo należy się bać? Przeczytajmy może krótki fragment od 4 do 9. Może znowu Aniu, poproszę. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mogą już nic, nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, którego, gdy zabiją, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się 5 wróbli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się, więcej znaczycie niż wiele wróbli. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. No i jak, kogo się bać? Pana Boga z tego tekstu wynika. Jak to się ma do naszego codziennego, radosnego chodzenia z Panem Bogiem, z uśmiechem na naszej twarzy, a tutaj tak zawiało trochę grozą. Ja bym jeszcze bardziej tutaj zadał kontrowersyjne pytanie, bo werset 7 mówi, przecież nie bójcie się. To Pan Jezus najpierw mówi, bójcie się, a potem mówi, nie bójcie się? No to jak to tak? Prawda? To mamy się bać, czy mamy się nie bać? I trzeba też zwrócić uwagę na to, o jakim strachu jest mowa. Bo jak choćby weźmiemy pierwszy list Jana, werset, rozdział 4, werset 18. Pozwólcie, że przeczytam. Nie masz bojaźni miłości, ale miłość doskonała, precz wyrzuca bojaźń, bo bojaźń ma udręczenie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. To jak... W miłości nie ma bojaźni. Tak. To o jakim strachu tutaj mowa? Na pewno nie o takim, który nam przychodzi na myśl. Strach przed karą, przed konsekwencjami, że zostaniemy zbici, że ktoś silniejszy od nas przyjdzie i wymierzy nam sprawiedliwość. Nie o takim strachu jest tutaj mowa. Doskonała miłość z greckiego teleo znaczy dojrzała. Miłość, która ma dostatecznie czasu, aby dojrzeć, aby osiągnąć swój szczyt, ona wyrzuca na zewnątrz wszelką bojaźń. Ja to utożsamiam z takim szacunkiem do Pana Boga. Nie strachem przed karą, bo to już powiedziane, że tego bojaźń nie dotyczy. Miłość nie dotyczy strachu przed karą, ale szacunku, takiej postawy godności, taki autorytet, którym jest Pan Bóg. Ja to tak przynajmniej widzę. Zobaczmy kolejny fragment, bo on też mówi o takim pamiętaniu, że pewnego dnia spotkamy się z Bogiem. Jest takie powiedzenie, często ludzie mówią, wszystkie drogi prowadzą do Boga. I powiem wam, że jest to prawdą. Z moich przemyśleń, również teologicznych, jest to prawdą. Wszystkie drogi prowadzą do Boga, ale tylko jedna prowadzi do zbawienia. To jest taka kolejna z takich zagadek teologicznych, które mają odzwierciedlenie jak najbardziej w Piśmie Świętym. No i mamy Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, a tam od 13 wiersza jest historia bogatego człowieka. Pole obrodziło, postanowił zbudować większe spichlerze, a teraz mówi, usiądę, będę jadł, będę się cieszył. No i okazało się, że umarł. No i przesłanie z tej historii dla czytelnika może być takie, że człowieku, pamiętaj, dzisiaj żyjesz, ale jutro się spotkasz z Bogiem. Więc lepiej bój się. Memento mori. Całe średniowiecze grzmiało. Pamiętaj o tej chwili, człowieku. No i co jednak? Bać się, nie bać się? Bo ja w tej kolejnej historii widzę takie napomnienie. Człowieku, pamiętaj o tym. Ja się absolutnie nie boję. Dlaczego? Bo moja pewność zbawienia nie wypływa z moich uczynków, z mojej postawy, ale z tego, co zrobił dla mnie Jezus Chrystus. Tak jak napisał autor listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 werset, aby mieć ciągle oczy skierowane na Jezusa Chrystusa. I kiedy moje oczy ciągle są na Jezusa Chrystusa skierowane, na to, co się dokonało na Golgocie i na te obietnice, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, to jest Rzymian 10 rozdział, zbawiony będzie. Ja ufam Panu Bogu. To jest moją inspiracją i to sprawia,
że chcę być po prostu z Panem Bogiem. Mam pewność. To dlaczego? Dlaczego te teksty mówią tak wyraźnie? Człowieku, pamiętaj, że pewnego dnia spotkasz się ze swoim Bogiem. Że to nie jest tak, że dzisiaj jest wszystko dobrze i zawsze tak będzie. Pamiętaj, umrzesz. I to nie jest jedyny fragment. I w Księdze Objawienia takie fragmenty znajdziemy, pełne grozy. I w Księgach Mojżesza, gdzie nie otworzymy, człowieku, pamiętaj. Bo niektórzy do Pana Boga podchodzą bardzo interesownie. Czyli żyję sobie jak tam chcę, ale zbliża się koniec mojej śmierci, lata mojego życia postępują, albo jest jakaś choroba, to teraz wybłagam sobie, zasłużę na miejsce w niebie. I to jest największy błąd. Jeśli podchodzimy do Pana Boga jako do człowieka, który mi zapłaci za mój trud, który poświęcę na ostatnim etapie mojego życia i zasłużę sobie tym na miejsce w niebie, to jest błąd. Bóg chce przede wszystkim relacji ze swoimi dziećmi. Bóg przede wszystkim chce być z nami. Jeśli my, mając tą świadomość, nawiązujemy relacje z Panem Bogiem i chcemy przeżycie i z Panem Bogiem, podsycając tą wiarę, która się tli w nas, mimo że czasami zdarzą się nam upadki, to nie mamy się czego bać. Ale jednak te teksty mówią o tym, że mamy o tym pamiętać, przynajmniej do czytelnika. Gdy my tak czujemy się bezpieczni, że nie potrzebujemy nic więcej, to może być na sferze mądrości, bogactwa, czy jakiejkolwiek innej, prawda? Czujemy, że już wszystko wiemy i nie potrzebujemy się uczyć więcej. I to jest taka postawa, w której brak pokory i jest dużo pychy, a przez pychę, wiadomo, Lucyfer nawet został zwiedziony, prawda? Czy to był ten punkt początkowy? No i te teksty raczej są kierowane do osób, które tkwią na etapie rozdzielenia dróg i podjęcia decyzji. I za Panem Bogiem, czy zostać w świecie? Iść, czy zostać? Jeszcze nie wiem. Jeszcze może pożyję parę lat i się przekonam. Bóg mówi nie. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Dzień decyzji to dzisiaj. Dzisiaj podejmij tę decyzję. I nie martw się tam o jutro, bo jutra możesz nie dożyć. Tak, to mnie już przekonuje, bo to jest takie szczere podejście. I Pan Bóg jest szczery wobec człowieka i mówi, człowieku, ja ci chcę dać życie. Życie wieczne w moim cudownym, pięknym królestwie. Ale no, pamiętaj o tym, że twoje życie nie będzie trwało wiecznie. Nie wykiwasz śmierci, nie przekupisz jej. Pewnego dnia umrzesz, więc skorzystaj z mojej cudownej oferty. Bardzo mi się podoba takie szczere podejście Pana Boga. Ja tak słuchając pomyślałam, że to jest bardziej taki, odbieram to jako apel, traktuj mnie poważnie. Że Bóg mówiąc, że zapłatą za grzech jest śmierć, nie żartuje. Zajrzyjmy do kolejnego fragmentu. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 45 do 48. To Dawid. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Mamy kolejny fragment, w którym no, nawet zostało zagrożone, że lanie dostaną niektórzy słudzy, którzy w nienależyty sposób wywiązali się z zadań, które otrzymali. I znowu mamy ten kontrast. Ten obraz codziennego, pięknego, radosnego chodzenia z Jezusem, a tutaj lęk przed laniem. Jak to pogodzić? Tutaj pytanie jest postawione, jak spędzamy czas. I są przedstawione dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa ludzi to jest, która czuwa. Swój czas spędzają na czuwaniu, oczekiwaniu, wyczekują, kiedy przyjdzie Pan Bóg i wydawaniu pokarmów dla innych ludzi, którzy być może również czekają. Druga grupa ludzi to ludzie, którzy również wierzą, nie zaparli się Pana Boga, ale inaczej spędzają swój czas. Odwłacza się przyjście, jest późno, to może popijmy, pojedzmy, spędźmy ten czas inaczej niż powinniśmy. I ja tutaj wielkie pytanie od Boga widzę, jak ty spędzasz swój czas do siebie. I nie pójdę tutaj w skrajność i powiem, że wszystko, co pochodzi z naszej kultury, czyli telewizja, komputer, telefony, wyjścia towarzyskie jest złe. Absolutnie nie.
Ale tutaj Bóg bardziej stawia pytanie, czy znajdujesz czas dla mnie w swoim życiu na co dzień, nie tylko raz w tygodniu, nie tylko dwa razy w miesiącu, czy w jakichś innych okresach, ale czy ja jestem aktywny w Twoim życiu, czy dajesz mi możliwość działania w Twoim życiu, czy Twoje myśli biegną w moją stronę w Twoim życiu. Jeśli tak jest, no to chwała Bogu. Bo o to chyba chodzi, bo relacje buduje się pod wpływem spędzanego czasu i Bóg chce, abyśmy jednak spędzali ten czas z Nim. Tematem tego rozważania jest podążanie za Jezusa w codziennym życiu, nie w cotygodniowym, i tak można by to porównać do relacji małżeńskich. Nie wyobrażam sobie, jak jakieś małżeństwo spotyka się tylko raz w tygodniu. To trzeba budować tą relację każdego dnia i jeżeli my już jesteśmy po chrzcie, to jest taki ślub z Jezusem, no to myślę, że powinniśmy spędzać z Nim każdy dzień po prostu z miłości. A co z tym laniem? Kto dostanie to lanie? Wszyscy ci, którzy właśnie nie skorzystali z tego zastępstwa. Jednak będą pewni słudzy, którzy znajdą się w królestwie, takie można odnieść wrażenie, ale ponieważ nie byli doskonali w wypełnianiu woli Bożej, to jakieś lanie będzie. Ja myślę, że te lanie wiąże się z utratą zbawienia, a utratę zbawienia wiąże się z tym, że po prostu ta wiara gdzieś zanika. Pod wpływem innych obowiązków, innego życia, ta wiara, która kiedyś wykiełkowała, wyrosła na wspaniałe drzewo, usycha i umiera. I wtedy nie mamy już nadziei na zbawienie, bo nasza wiara jest martwa. No i wtedy czeka nas drugi koniec. A czy nie jest trochę tak, że każdy z tych tekstów, który przeczytaliśmy, który mówi o jakiejś karze, o spotkaniu, trochę o lęku, o laniu, każdy z tych fragmentów interpretujecie w taki sposób: jeżeli chodzimy z Panem Bogiem, uśmiechamy się, On nas kocha, my Jego kochamy, cała reszta nie ma znaczenia, nie ma żadnego lania, nie ma strachu, niczego nie ma. Czy tak jest, czy jest jednak jakiś element w życiu chrześcijanina, który nas trochę tak sprowadza? Tam jest Pan Bóg, ja jestem tu, jestem niedoskonały, Pan Bóg jest doskonały. Człowieku, myśl. Ja cię trochę zaskoczę tutaj. Pierwszym listem do Koryntian, 8 rozdziałem i 3 wersetem. Lecz jeśli kto miłuje Boga, ten jest włóczony od Niego. Jeśli miłujemy Pana Boga i naprawdę w szczerości chodzimy, to Bóg nam wszystko objawi, On nam pokaże, On weźmie nas za rękę i nas zaprowadzi. Tak jak ojciec, starając się zabezpieczyć swoje dziecko jak najlepiej przed otaczającym go światem. I tak samo widzę z Panem Bogiem. Popatrzcie, teraz mamy Biblię. Każdy z nas ma wszystkie 66 ksiąg, a niektórzy nawet więcej. A zawsze tak było? Mamy tyle wspaniałych rad. Każdy w każdym etapie historii miał te wspaniałe rady, które mógł czytać i na co dzień pochłaniać, karmić się tym? Nie. Bardzo dużo ludzi nie miało. Kiedyś ręcznie to przepisywano, nie było takich kopii, one były bardzo drogie. To jak ludzie czerpali wiedzę o Bogu? Jak ludzie chodzili z Panem Bogiem, skoro nie mieli też możliwości codziennie czytać Słowa Bożego? No poprzez obcowanie, poprzez modlitwę, poprzez otworzenie swojego serca na Pana Boga i powiedzenie: Panie Boże, to prowadź mnie dzisiaj, pokaż, jak mam żyć. Komu wiele dano, od tego się wiele oczekuje. Nam wiele dano, im dano mniej i być może od nich mniej oczekiwano. Przeczytamy jeszcze jeden fragment, Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, wiersze 24-27. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazwani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, kto przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Czy to ma sens? To kompletnie inaczej niż na całym świecie to działa. My wiemy, że Boże Królestwo jest naprawdę inne niż ten świat, ale czy to nie przewraca również Kościoła do góry nogami, gdzie każdy ma każdemu służyć i wtedy, no co, będą tacy, którzy będą tylko z tego korzystać. Gdzie w tym sens, w tym ciągłym służeniu wszystkim? Jak każdy będzie służył, to nie będzie takich, którzy będą... Zawsze się znajdą tacy, którzy będą tylko korzystać. Myślę, że tu jest sens dla nas w nauce.
Zobaczmy postawę Boga. Bóg, który jest władcą wszechświata, on stworzył wszystko. Ma wszystko w swojej dłoni, prawda? Może zrobić cokolwiek. I on oddał własne życie za swoje tak naprawdę sługi, za swoje stworzenie. To jest niewyobrażalne, żeby którykolwiek z wielkich panów świata, Babilonu, prawda, Rzymu, oddał życie za, nie wiem, za Giermka, za Stajennego. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. I wyniósł tutaj wielką postawę pokory. Wielką postawę, która nas powinna zainspirować i może wnieść naprawdę wiele w nasze życie, bo gdy my mamy postawę pokorną, to możemy się najwięcej wtedy nauczyć. A co ta postawa, ten przykład, ta zachęta Pana Jezusa mogłaby wnieść w życie na przykład starszego zboru albo nauczyciela szkoły sobotniej? W jaki sposób starszy zboru może być sługą? Może uczyć innych. Ale też myślę, że przepraszam, ma też taką odpowiedzialność na sobie jako lider i ktoś, kto idzie z przodu i traktuje to poważnie, to pełni swego rodzaju służbę. Wiecie, bardzo często jest tak, że dopóki nie znajdziemy się w jakiejś roli, to nie doceniamy tego, co robi dana osoba. Ja miałem okazję wielokroć współpracować ze starszymi zboru i widziałem ich naprawdę ciężką pracę. I to pracę, której często ludzie nie doceniają, pracę, którą inni skrytykują, odpowiedzialność przygotowania całego nabożeństwa, zapewnienia tego, żeby ktoś mógł dojechać na to nabożeństwo, żeby każdy element, wszystkie pieśni, żeby była osoba, która gra, jakie pieśni będą śpiewane, to wszystko przygotowuje starszy zboru. A wszyscy później mówią, a ten starszy zboru, on taki nic nie robi. No dobrze, a w takim razie pastor albo przewodniczący diecezji, albo przewodniczący kościoła. Czego oczekiwałoby się od takiej osoby? W jaki sposób ona będzie służyć? No ktoś powie, no te osoby otrzymują nagrodzenie z kościoła. Dostają pieniądze, więc no jaka to służba? No gdyby nie dostawały wynagrodzenia z kościoła, a to musieliby pracować 8 godzin dziennie na własne utrzymanie, a na służbę dla Pana byłoby tylko 4. A jak mogą usługiwać? Czyli jak tak mogą, to 12. Jak mogą pomagać innym? Prawda, mamy gdzieś tak powiedzmy z 12 godzin wolnego czasu, odliczając wszystkie obowiązki. I czy wykorzystamy go na pracę, jaką pracę, na książkę, na cokolwiek. A często pastorzy pracują o wiele więcej, czasem na półtora, czasem na 2 etatu, mimo że płacono mają za 1. Ja też myślę, że służbą tak osób, które wymieniamy, jest to, że mają na uwadze tych, których mają przed sobą. Bo równie dobrze, czy ludzie, którzy w świecie często budują swój jakiś autorytet, czy jakieś swoje imię chcą wywyższyć. Ale osoba, która staje i ma świadomość, że służy, czy chce pomóc ludziom, których ma przed sobą, to jest jego służba. Myślę też, że każdy wierzący ma przynajmniej jeden dar duchowy od Pana Boga. I każdy wierzący powinien ten dar duchowy, prawda, ten talent, jak mamy w przypowieści innej, rozwijać, mnożyć. Właśnie chciałem zapytać, co student mógłby zrobić, żeby służyć innym. Bo studenci to są bardzo zajęci ludzie, którzy bardzo ciągle muszą się przygotowywać do egzaminów, sesji i nawet wakacje nie mają czasu, bo muszą pracować na to, żeby zarobić na studia. Jak student może służyć innym? Jak on taki zapracowany? Nie być obojętnym na krzywdę czy na potrzeby innych. Bo czasem zdarzają się ludzie, nie wiem jak w innych przypadkach, ale po prostu pisze do mnie chociażby na Facebooku koleżanka z liceum, z gimnazjum, coś się pyta i zaczyna się rozmowa. Wiadomo, ja teraz powinienem robić co innego. Chciałbym się pouczyć, poczytać książkę czy pójść na spacer, ale ta osoba pisze i myślę, że czasem takie ugryzienie swojego ego i zaczęcie po prostu pomóc komuś, zamiast spędzić ten czas dla siebie. Albo też, kiedy uczy się, to myśleć, że jest to inwestycja na przyszłość i przykładać się do tego. Może priorytetowanie zadań właśnie, bo jeśli można, warto też poświęcić jakiś czas w ciągu tygodnia, aby coś zrobić dla innych. Czy to jest pójście do szpitala, do domu dziecka, czy zorganizowanie jakiegoś spotkania, czy pomoc w ustawieniu krzeseł, czy cokolwiek innego, to naprawdę nas wtedy rozwija. Często jest tak, że zaczynamy od tego z kimś, robiąc to, bo jest jakaś potrzeba, a później odkrywamy w tym naprawdę niezwykły sens życia. I to jest
często to codzienne kroczenie za Panem Jezusem. To nie jest kroczenie w powielaniu nauk, w przekazywaniu ich, w pisaniu wielu ksiąg, w pokazywaniu niezwykłych mądrości, chociaż to jest też potrzebne, żeby, bo nauka Pisma Świętego jest niezwykle logiczna. Ale kiedy zaczynamy wkraczać na drogi Pana Jezusa, kiedy On chodził, pomagał innym, kiedy miał dobre słowo dla człowieka, podnosił tych przygnębionych, spotykał grzeszników i miał dla nich dobre słowo, to właśnie wtedy w ten najlepszy sposób zaczynamy Jego naśladować, zaczynamy się z Nim zaprzyjaźniać. Widzimy Jego w codziennym życiu nas i innych ludzi. Staje się dla nas kimś bliskim. Staje się kimś, z kim rozmawiamy, o kim myślimy, za kim tęsknimy. I nagle każdy dzień rozpoczyna się od mówienia Panu Bogu dzień dobry i każda chwila jest wokół Niego. Chcemy być z Nim, chcemy się Jemu podobać. I faktycznie to myślenie o laniu nagle staje się jakieś nieobecne. Lęk przed Bogiem, ale dlaczego? Przecież On nas kocha, ja kocham Jego, chcę się z Nim spotkać. Przestają mieć znaczenie ograniczenia. Ograniczeniem jest jedynie czas, bo on jest nieubłagany, tak jak czas naszego studium, ale ten czas, który chcielibyśmy poświęcać na to, żeby spotykać się z innymi, żeby otwierać Słowo, żeby spędzać go wokół Bożego Królestwa, żeby ono było już tutaj, dzisiaj na ziemi, żeby nasze kościoły mogły być podobne do tego miejsca, gdzie kiedyś spotkamy się z Panem Jezusem. I tego życzę Wam, mili widzowie, tego życzę Wam jako studentom, przede wszystkim Bożego Słowa, żebyśmy potrafili chodzić na co dzień Bożymi drogami, żeby sprawiało nam to przyjemność. Amen. Zakończymy modlitwą. Skupmy czoła. Wszechmocny, dobry Panie, Ty, który siedzisz na tronie, Ty, który jesteś naszym najlepszym przyjacielem, Ty, który oddałeś za nas swoje życie, Ty, który jesteś oblubieńcą, a my oblubienicą. Ty, Panie, który tak wielokrotnie ratowałeś nas i objawiasz nam swoją miłość, Panie, swój pokój, cierpliwość i wszystkie te cechy, Panie, które Ty nosisz na sobie. Objawiasz w naszych życiach, objawiasz w historiach. My tak wiele jeszcze mieliśmy myśli, Panie. My tak bardzo chcemy poznać Cię bardziej. My tak bardzo pragniemy, aby cały nasz fundament był zbudowany, Panie, z Twojego materiału, z Twoich cegieł. Więc prosimy Cię, kształtuj nasze charaktery, kształtuj nasze myślenie, nasz umysł, nasze priorytety, nasze cele życiowe, Panie, tak, aby wszystko służyło, Panie, Twojej chwale. Tak, abyśmy mogli mieć lepszą relację, abyśmy mogli lepiej Cię poznać. I każdego dnia, Panie, właśnie budzić się i mówić Ci dzień dobry, Panie, z uśmiechem na twarzy i wiedzieć, że spędzimy kolejny dzień z naszym przyjacielem, z naszym Bogiem, z kimś naprawdę wyjątkowym w naszych życiach. Błogosław, proszę, czas, cały czas, który mamy, abyśmy mogli go dobrze wykorzystać. Przez najdroższe imię Jezusa Chrystusa oddajemy Ci, Panie, całą chwałę. Amen. 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 Żegnając się z Państwem dzisiaj, pozostaje mi już tylko zaprosić Was na kolejne studium za tydzień, a jego tematem będzie Boże Królestwo. Zapraszam.